Jesteśmy na planie zdjęciowym. Realizujemy dwa filmy dla Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce. Za realizację filmów odpowiada Antek Nykowski i Kamil Płocki, natomiast za sesję Paula Patocka. Niezwykle istotne dla nas było, aby zadbać o komfort psychiczny i bezpieczeństwo psychiczne młodych aktorów, którzy wezmą udział w realizacji. Mamy na planie super pomoc w postaci KI, która tymi dzieciakami od strony psychologicznej się zajmuje, w sensie otwiera tą sytuację przemocową z nimi, zamyka je później po planie, dając im jakąś integralność, trochę tłumacząc, w jakiej sytuacji te dzieci się znalazły, kręcąc sceny. Kaja zgodziła się, bo również jest aktorką, będzie nam statystować, będzie grała na planie matkę, która w sposób taki nerwowy ciągnie za sobą dziecko. Te filmy mają w sobie dużo jakichś takich prawdziwych, głębokich, tragicznych nieraz i dość mocnych emocji dziecięcych i myślę, że ta taśma filmowa daje temu wszystkiemu jakąś taką surowość i trochę więcej prawdy niż to, co zazwyczaj robimy, nie używając sensorów digitalowych. A również te emocje są podkreślane w procesie postprodukcji przez dodawanie online'owo digitalowych ran na buzie dzieciaków, które mierzą się z problemami związanymi z bulimiem. Głównym zadaniem postprodukcyjnym będzie wizualizacja ran, które dzieciaki otrzymują w cyberprzestrzeni. One wszystkie będą delikatnie zepsute, będą naśladowały tą taką brudną, cyfrową rzeczywistość, która będzie w środku w filmie. Każdy z dziecięcych aktorów dostał parę punktów na twarzy. Takie markerki pozwolą nam się potem w postprodukcji przykleić cyfrowo do ich pozycji w ekranie. Dzięki temu te cyfrowe efekty będą wyglądały tak, jakby naprawdę były tam w przestrzeni. Bardzo zależało nam na autentycznym castingu, więc oprócz briefowania agencji aktorskich, sami przeprowadziliśmy casting online, gdzie zgłosiły nam się dzieciaki, które ten problem rozumieją i chciały jakby dodać swoją cegiełkę do zmiany na lepsze, no bo wierzymy, że ten film poprawi świat, w którym żyjemy.